Dobra, błądzimy o placu kolejnym. Czy nie do końca błądzimy, bo znamy jakby rejon, w którym błądzimy, natomiast Karok 20, rok 2 litrówka 4x4 150 przebiegu nie napisali chłopcy ani ceny, ale mam namiar. No właśnie, winiale stoi, właśnie mam. Ktoś wyhaczył sobie to winko z mojego ostatniego filmiku, rzut oka na 15 rocznik, tak? Serio? Jedna z pierwszych sztuk. Tutaj szóstkę mamy. Piątka, 15 będzie. Chyba że obok jest 20. 20C, ale raczej wątpię, żeby to była ta 20 odpowiedzialna za zacny jego rocznik. Pornorama, pan Romek Szczęśbo. Gdyby pytać, widzę, chciałby jeszcze win. Że mu tu pstryknę fotę. A widzę, wolałby oczywiście taniej, ale w 20 roku. Liczki gadają, że 16 rok, odpowiednia moc, że kosztuje 16300 euro. Chociaż piątki na szybach, 202 tysiące przebiegu, 202 przebiegu, tyle się dowiedziałem. Więcej raczej nie potrzeba, kolor piękny. Można powiedzieć słomkowo-oliwkowy. Dobra, zdrowia dla państwa i może atekę. A jaką tekę? Atekę. Fajny krosik. Nikomu nie szukam, ale mam sentyment. O! Fajnie. W szklanym. Ceny nie znam, bo oszty cholera. Jedno z ostatnich chyba sztuk u panu Walików na tym świecie, w jako takim stanie. To poliwcik, co tam w środku, bez nawigacji, manualu, w benzynie. Sześciobiegówka, fotele w stan wzorowy, jednakże zwykłe taborety. Jeszcze widzę pięć pod murem. Jeszcze widzę bladą błękitną, czarną pięć. Zacny, piękny kawaler. Jeszcze rok, dwa, trzy i wszystko będzie. A co to za tunik z maską? Zajebiście wygląda czarno. No to właśnie. Szukałem kiedyś temu z klimatyzacją, ale mój Boże, znaleźć sztukę z klimatyzacją 190 to jak szukać dobrego kebaba w Berlinie. No, żartuję z tym drugim i pierwszym też. Tu ostatnio braliśmy Qashqai, tu ostatnio ubrany Qashqai i polówka, 12 rok. Ja widzę, znów zatowarowane jest ostro. Oczywiście namiar jest. Serio? Jeszcze automat. Przyjemnie. Hybrydowo. Pozwolę sobie krótkie wideo. Bo pan Alek niezwykle sympatyczny. Zawsze kawą częstuje. I robota poda nam się w zoo. Wzorowo. Nie wiem co jest czym, ale wiem czyje to jest. Nie wiem co pod maską. Przejdę, o wielki, drzwi w prądzie, czy raczej zwykłe. Jakieś takie podzespoły. No hello. Co tu jeszcze pan Alik ma? O, blokady ma na
siat, żeby się mu nie rozjechała. Jakiś Fusion? Nie, to jest Monda zwykły. 180. Nic takiego, co by nas kręciło na dzisiaj. O, może dla widzów chwileczkę dajcie szansę, idę sprawdzić. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach karnych.